Atrybuty Boga, dziś powiem o świętości Boga. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że Bóg jest Duchem, dzisiaj taki odcinek, który uzupełnia tamto, no każdy atrybut uzupełnia inne cechy, ale, no, ale posłuchajcie. Świętość Boga, ten atrybut Boga jest wyznawany w niebie. Jak czytamy opis tego, co odbywa się w niebie, to widzimy, że aniołowie krzyczą: Święty, Święty, Święty. Zobaczmy fragment Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy, czwarty rozdział. Cytuję: Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą, mówią: Święty. Święty, święty, Pan Bóg wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść. Zobaczcie, co ciekawe, to aniołowie nie krzyczą na przykład kochający, 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 mimo wiemy, że Bóg jest kochający. Nie krzyczą też prawda, 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 mimo wiemy, że Bóg jest prawdą. Ale krzyczą właśnie: Święty, Święty, Święty. I Świętość ma generalnie, jak wiemy, dwa znaczenia. Pierwsze z tych znaczeń to jest oddzielony. Bóg jest oddzielony od swojego stworzenia. Znajduje się ponad swoim stworzeniem. Jest inny od nas, lepszy od nas. Króluje nad nami. Przewyższa wszystkie swoje stworzenia, jest królem nad wszystkimi stworzeniami. Zobaczmy, co możemy przeczytać w Księdze Wyjścia w XV rozdziale, który jest podobny do Ciebie wśród bogów, Panie, oczywiście bogów z małej litery, który jest jak Ty, wspaniały w świętości, straszliwy w chwale, czyniący cuda. W pierwszej księdze Samuela możemy przeczytać Nikt nie jest tak święty jak Pan, nie ma bowiem nikogo oprócz Ciebie, i nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. W 22 Psalmie możemy przeczytać: Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. I teraz chciałbym przeczytać trzy fragmenty, o których mówiłem troszeczkę w poprzednim odcinku. One się łączą bardzo, tak jak mówiłem też we wstępie. W zasadzie większość atrybutów się ze sobą łączy. Jeden wypływa z drugiego i są bardzo połączone ze sobą. No cóż, przeczytam. Księga proroka Izajasza, szósty rozdział, od wersu pierwszego. Cytuję. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana, Siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. A tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, 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 Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały, i filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem: Biada mi, już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, pana zastępów. Zobaczcie, w tym krótkim fragmencie, ile możemy Wyczytać o tym, co dzieje się w niebie, dzień Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Bóg jest ponad wszystkim, jest święty. Serafiny, anioły, zakrywały swoją twarz skrzydłami, nie mogły wytrzymać nawet widoku Boga. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty. Pan Zastępów. I co? Izajasz odpowiada, zobaczcie, biadami już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. Izajasz, prorok Pana mówi, biadami upada na twarz przed Panem i woła, biadami zginąłem. Widzi niesamowitą chwałę Boga której nie jest w stanie, myślę, że opisać całkowicie, jego reakcją jest biadami już zginąłem. I tak powinniśmy podchodzić do Boga. To jest tak bardzo zapomniane w dzisiejszych czasach przedstawia się Boga jako przyjaciela, jako kolegę, jako kogoś bliskiego, ale Słowo Boże nie przeminęło. Pan Jezus powiedział, ani jedna jota. Taka, jakby kropeczka nad i. Nie przeminie spism. Więc Słowo Boże trwa. To, co opisuje, jest rzeczywistością. Zobaczmy fragment z księgi Ezechiela. Też pierwszy rozdział. Przeczytam tylko krótki fragment, bo cały opis tego, co się dzieje w niebie, jest dość długi. A ponad sklepieniem, które było nad ich głową było coś podobnego do tronu a z wyglądu jak kamień szafiru i u góry na tym co było podobne do tronu znajdowało się coś z wyglądu przypominającego człowieka i widziałem jakby kolor bursztynu niczym ogień wewnątrz niego wokoło od jego bioder wzwyż i od jego bioder w dół widziałem coś co wyglądało jak ogień a wokół niego blask jak widok tęczy, która pojawia się w chmurze w dzień deszczowy, tak wyglądał blask wokoło. To było widzenie podobieństwa chwały Pana. A gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz. Zobaczcie, tu Ezechiel pisze bardzo często: Widziałem coś jakby, jakby, jakby. Ta chwała Boża, to co się dzieje w niebie, przewyższa jego umiejętność opisania. Chyba zrozumienia, coś jakby, ale ponownie identyczny obraz, identyczny. Bóg siedzący wysoko ponad tronem. Wokół niego tylko aniołowie, oddający mu cześć. Nie ma tego, co mówiłem w poprzednim odcinku, takiej koncepcji, że Bóg chodzi sobie po ogrodzie. Przychodzą do niego jacyś ludzie, którzy zmarli. Maryja mu coś szepcze do ucha, czy tam. Ojciec Pio, czy Jan Paweł II? Zobaczcie, nie tak wygląda niebo. W Piśmie Świętym czytamy, Bóg jest na tronie. Bóg jest na tronie i Jego chwała jest tak ogromna, że człowiek chce umrzeć. Tu Ezechiel pisze, upadłem na twarz. Upadłem na twarz, jak to zobaczyłem, przed chwałą Boga. Oczywiście jest jeszcze fragment w Księdze Daniela, ale... To sami możecie go przeczytać. Chciałem przejść jeszcze do jednego fragmentu z Księgi Objawienia, z Księgi Apokalipsy, i tutaj pierwszy, pierwszy rozdział. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę. I przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodzi ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy. I położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc: Nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Zobaczcie, chwała syna Bożego, chwała Jezusa Chrystusa jest tak ogromna, że tego się nie da pojąć, jak tutaj Jan pisze, że z jego ust wychodził szum, jego stopy podobny do mosiądzu, zobaczcie, w prawej ręce miał siedem gwiazd, z ust wychodzi miecz obosięczny, tego się jakby ja umysłem nie potrafię pojąć i reakcja człowieka ponownie jest, upada na twarz, wie, że jestem grzesznikiem. Przychodząc do Boga prawdziwego, powinniśmy wszyscy czuć to samo. Zachęcam Cię, przeczytaj te fragmenty i sam pomyśl, Sama pomyśl, co czujesz? No naturalne powinno być identyczne zachowanie jak tych mężów bożych. Upaść na twarz i błagać Boga o miłosierdzie, bo, bo jesteśmy prochem. Jesteśmy jak trawa. Bóg jest suwerenny. Bóg jest królem królów i panem panów. Bóg króluje nad wszystkim, decyduje o wszystkim. Po prostu. Tak wielki jest nasz Bóg. Amen.